Na krótko po premierze trzeciej części filmu John Wick kolega zapytał mnie, czy tym razem zrobię film, jak ładować strzelbę jak John Wick. To jest analogia do tego mojego filmu, jak ładować pistolet jak John Wick. Generalnie miałem i tak taki zamiar, ale Kamil, dziękuję za przyspieszenie, że tak powiem, tego pomysłu, tej koncepcji. Tam akurat warto wspomnieć o tym, że w drugiej części filmu też była taka scena ze strzelbą i wykorzystane zupełnie inne techniki ładowania. Także mimo, że chodziło o trzecią część, przeanalizujemy sobie i pierwszą, i drugą. Tak jak widać po mnie, po tym co mam na sobie, jeśli chodzi o ładowanie strzelby, to mamy troszeczkę różnych możliwości. Tak jak widać, sam wybór ładownic to już jest niezła sprawa. I jeżeli chodzi o obie części filmu, to w zasadzie każda z tych ładownic miałaby tam jakieś swoje miejsce. Konkretnie, tak jak na mój gust, to zostały użyte przede wszystkim ta i ta. Ta w drugiej, ta w trzeciej części. Ale jak już rozmawiamy o tym ładowaniu strzelby, to sobie po prostu porozmawiamy też o każdej z tych ładownic po kolei. A zaczniemy w kolejności, ujmę to tak, chronologicznej, czyli od tych starszych technik i od drugiej części filmu. Tam najprawdopodobniej, przynajmniej w części scen, była wykorzystana ładownica, która pozwala nam ułożyć cztery naboje, tak jak widać, jeden nad drugim, poziomo. I to była coś, to było coś takiego, co kiedyś było trochę bardziej popularne, teraz już wyszło z mody. Dlaczego? Najszybsze techniki ładowania, takie sportowe, polegały na tym, że bierze się stąd wszystkie cztery naboje jednym ruchem ręki i doładowuje się po prostu strzelbę raz, dwa, trzy, cztery, jeżeli ktoś to potrafi. Były ciekawe zawodniczki właśnie tych zawodów dynamicznych ze strzelb, które mając malutką łapkę potrafiły wziąć tak 6 naboi do strzelby, do 12 i załadować. Ja tego nie lubię generalnie, nie przekonałem się do tego i nie potrafię tego za bardzo robić tak na czas, ale cała technika polega na tym, że i tu właśnie i są dwie wersje, albo na rękę słabą, albo na mocną. Ja zazwyczaj ładuję na rękę słabą, czyli ładowanie robię ręką słabą, a broń trzymam tak zwaną mocną, czyli dla prawej postawy to jest ręka prawa. I tu też są dwie opcje. Albo odwrócimy sobie broń, nie zmieniając chwytu, możemy wrócić w każdej chwili do chwytu i strzelić. Albo sobie odwracamy broń i podtrzymujemy po prostu za komorę zamkową. Jakby to wyglądało? Generalnie wychodzą wszystkie naboje i doładowujemy sobie po kolei cztery. Dlaczego mówię, że są dwie opcje z tą ręką słabą i mocną? Bo w filmie była ta druga wersja i doładuję z powrotem ładownicę i już Wam pokazuję, na czym to polegało. Tutaj, jeżeli chodzi o ładowanie na rękę tak zwaną mocną, czyli słaba trzyma broń, a mocna ładuje. Jak to zrobić? Jeżeli ktoś ma chociaż trochę jakiegoś oglądu na te zawody sportowe wszystkie, to się robi tak po prostu, że strzelba idzie kolbą na ramię, a nie jest trzymana po prostu i doładowuje się ją mocną ręką, czyli tą, na którą się składamy. Plusy i minusy całej tej sytuacji. Plusy są ponoć takie, że jest trochę lżej trzymać, być może, nie wiem. To, jak widzimy tutaj okno, też nie wydaje mi się, żeby było jakimś większym udogodnieniem niż to, co mamy normalnie. Ani odległość broni od ładownic, ani w zasadzie według mnie nic konkretnego nie przemawia w taki sposób, który by mnie przynajmniej przekonał za tym, żeby tak ładować. No ale była taka moda, gdzie niegdzie jeszcze jest naładowanie w ten sposób i to było w drugiej części filmu właśnie pokazane, czyli strzelba na ramieniu, bierze się amunicję z ładownicy i doładowuje do broni. Jak to wygląda, spróbuję pokazać
w wersji tej, która wystąpiła w filmie, bo tam była dosyć specyficzna i bardzo fajnie zaznaczona jedna rzecz pod kątem taktycznym, jeśli chodzi o to ładowanie. I jak to wygląda teoretycznie, czyli kiedy ładujemy po prostu pełną czwórkę. Dobra, zakładamy, że ładujemy najpierw pełną czwórkę, tak jak to powinno być. Był strzał, czy koniec amunicji, obojętnie. Strzelba idzie na ramię, łapiemy naboje i próbujemy się doładować. Wracamy do pozycji, jesteśmy gotowi do strzału. Jeżeli trzeba przeładować, to wiadomo, ładujemy. Jaki jest plus i minus tej techniki? Te plusy, które próbowałem jakoś naznaczyć generalnie, może nie wyczerpują tematu, może ktoś tam jeszcze widzi coś takiego, co mu pomaga. Natomiast jeżeli chodzi o minusy, to to przeładowanie w sporcie jest fajne, ale w sytuacjach generalnie bojowych, wszystkich taktycznych i tak dalej, ma tą wadę, że jak zdejmiemy sobie rękę z chwytu i ze spustu, w sensie okolic spustu, to nie jesteśmy w stanie oddać strzału w razie czego. Gdybyśmy doładowywali broń w ten sposób i byłoby to doładowanie, czyli jeszcze coś mamy w broni, to raz, że możemy strzelić nawet tutaj, w jakiejś sytuacji zagrożenia, czy odwrócić szybko broń i tak dalej. W tej sytuacji to będzie spowolnione, bo musimy po prostu ją zdjąć z ramienia, albo trzymając rękę gdzieś na ładownicy, musimy w ogóle przejść tutaj. I to było fajnie pokazane w filmie. I w momencie, kiedy John Wick doładowuje tą strzelbę po prostu, pojawia się zagrożenie gdzieś przed nim i co robi? Strzela z pistoletu. I to jest jedyna opcja. Jeżeli mówimy o sporcie, to może to jest fajne, jeżeli mówimy o sytuacji taktycznej, to zdjęcie ręki z chwytu i tutaj gmyranie gdzieś, po prostu szukanie amunicji, doładowywanie, no niesie za sobą to niebezpieczeństwo, że przez chwilę jesteśmy wyłączeni jakby z walki. Przeładowanie tamtą poprzednią metodą, którą pokazywałem, daje nam tą możliwość, że możemy oddać strzał w każdej chwili, mimo wszystko, jakiś choćby taki niecelowany, intuicyjny, ale no jest na to szansa. Co można powiedzieć jeszcze o samej tej ładownicy? Tak jak obiecałem, coś tam dodam po prostu o sprzęcie. Przede wszystkim, jeżeli ktoś nie próbował, to niech spróbuje, że wyjęcie czterech naboi i złapanie ich w rękę tak, żeby jeszcze kciukiem potem je po prostu dopychać do strzelby. Chociaż o tym dopychaniu kciukiem zaraz będę mówił coś jeszcze więcej, ale w tym wydaniu przynajmniej, w którym teraz ja ładowałem, trzeba tak robić. Jest upierdliwe, jak się tego nie poćwiczy, to może być różnie. Jeżeli chodzi o same ładownice, to jest bardzo dużo odmian. Takie, które łapią naboje po prostu przy końcu, czyli one powodują to, że pełen komplet dopiero czterech sztuk jest stabilizowany, nie wypada i można go nosić, ale wtedy, jeżeli sobie doładujemy na przykład 3 albo złapiemy sobie tylko 2 naboje, tak jak było właśnie w tej scenie filmowej, to pozostałe 2 naboje, jeżeli zaczniemy biegać, mają wtedy szansę się poruszać i nawet do tego stopnia się obrócić, że wypadną. Jeżeli chodzi o tą konkretną, o ten model, to ona jest zrobiona tak, że jest taka fajna, pogięta cała sprężynująca część, która przytrzymuje każdy nabój osobno i mało tego, że przytrzymuje każdy nabój, to można go umieścić w dowolnej pozycji. On nie musi być na samym dole, on może być w dowolnym miejscu. Czyli jeżeli nie doładujemy pełnej czwórki od razu, tylko dwójkę, trójkę czy pojedynczo nawet, to ta ładownica zabezpiecza nam to po prostu przed jakimś lataniem sobie tam i wypadnięciem, tak? Czyli w zależności od tego, jaki mamy sprzęt, może być troszkę bardziej albo troszkę mniej wadliwy. Generalnie, co by nie mówić, to to ułożenie naboi jest dosyć bezpieczne, jeżeli będziemy łazić po jakichś krzaczorach. Ciężko byłoby znaleźć taką sytuację, kiedy po prostu coś nam te naboje wyciąga z ładownicy przez przypadek. Do biegania, jakiegoś skakania, czegoś tam robienia, ona też najczęściej jest odpowiednia. Także tu jest jej duży plus, że w miarę bezpiecznie są w niej naboje przechowywane. I jeżeli mamy taką wersję, która właśnie nie powoduje ich wypadania, na przykład kiedy zostanie jeden, to w zasadzie ta ładownica, jedyną wadę, jaką można wymienić tak od razu, to jest to, że trzeba się po prostu nauczyć tego ładowania po wyjęciu wszystkich czterech naboi naraz.
Następna ewolucyjnie była koncepcja ładownic, tego typu, które pozwalały łapać po dwa naboje naraz i wyciągać je po prostu tak, że chwyt jest dosyć pewny. Po co to jest? To jest po to, żeby złapać te naboje i jednym ruchem załadować dwa. To jest troszeczkę szybsze. Zaraz wam to pokażę, jak to wygląda. Tą ładownicę akurat, pomijając wszystkie inne, mam dosyć długo. Jak to wygląda bardziej współcześnie, to zaraz wam pokażę. Natomiast co miała dać ta ładownica? Ta ładownica, którą przed chwilą pokazałem, pozwala na wyjęcie dwóch naboi na raz z takim pewnym chwytem, identycznie jak teraz wyjąłem z tej drugiej, i doładowania ich w ten sposób, że jednym nabojem wpychamy drugi i mamy po prostu jednym ruchem załadowane dwa. Dalej ewolucja poszła w ładownice, które dalej można używać jako 2x2, albo można je skonfigurować, to jest ta sama ładownica, w taki sposób, że wyciągamy cztery naboje naraz. Co z tymi czterema nabojami dalej się dzieje? Mając broń, skończyła nam się amunicja, czy doładowujemy, obojętnie. Tutaj jest znowu ta sama historia. Albo odwracamy broń, nie zmieniając chwytu, albo odwracamy broń i podtrzymujemy na komorze. Na razie tak mi będzie wygodniej. Bierzemy cztery naboje i robimy to samo, co z tą dwójką, tylko po prostu dwa razy pod rząd. Od razu za jednym chwytem, raz, dwa. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że to jest dużo szybsze, bo nie cofamy ręki dwa razy do ładownicy, i żeby doładować. Teraz kilka szczegółów, jeżeli chodzi o sam film John Wick, tą trzecią część. Tam były użyte ładownice tego typu, gdzie amunicja jest ułożona poziomo i są od razu dwie czwórki, czyli można albo tu, albo lepiej jest preferowane po prostu z dołu, ale po prostu wyjąć sobie jedną czwórkę, doładować i drugą czwórkę doładować. Da się z takiej ładownicy wyjąć dwójkę, jeżeli ktoś chce. Nie ma też z tym problemu. Generalnie jest do ładowania czwórek. Jak to wyglądało w filmie i dlaczego, ja wam tego nie pokażę aż tak dokładnie. Słuchajcie, na filmie było coś takiego, co podejrzewam, że to właśnie kolegę mojego zastanowiło, czyli on ładował w taki sposób. Ręka przesuwana gdzieś tam do przodu. O co w tym chodzi? Jeżeli mamy strzelbę, która nie była tuningowana, zwłaszcza jakąś pompkę, to po włożeniu dwóch naboi i załadowaniu musimy tutaj wcisnąć po prostu kciukiem je do końca, czyli musimy włożyć kciuk do mniej więcej poziomu magazynka, troszeczkę nawet pobliże osi magazynka, dlatego że inaczej on nam nie zostanie wypchnięty i nie zostanie zatrzaśnięty. Natomiast w filmie było coś takiego, że John Wick brał tą amunicję i przejeżdżał tak. O co w tym chodzi? Goście, którzy go szkolili do tego filmu, mają strzelby, oni w ogóle tuningują te strzelby i inną broń w taki sposób, że tutaj tą komorę zamkową się wycina dużo głębiej, po prostu ucinając jej fragment w skos, i wycina się głębiej do przodu ten fragment komory zamkowej razem z magazynkiem, czyli po prostu cała kryza naboju po prostu nam tutaj jest widoczna. Co to daje? Jeżeli mamy podcięcie, które pozwala nam trzymać palec niżej, to nie musimy go wkładać, tylko wystarczy, że doładujemy naboje w taki sposób, że kciukiem na zgięciu dopchniemy. Tutaj, jak widać, to się nie udaje. Jak przyjadę kciukiem dalej, to nabój mi wyskakuje z powrotem. Jeszcze raz. Wyskakuje. Ja go muszę włożyć tak. Strzelby po tuningu, właśnie takie już do bardzo szybkich strzelań dynamicznych, mają tutaj wszystko to podcięte i wycięte. I stąd można sobie przy ładowaniu czwórki właśnie pozwolić na coś takiego, że wyciągamy z ładownicy czwórkę,
jest cyk, cyk. I ten taki właśnie charakterystyczny ruch był widoczny na scenie w filmie. Jeżeli po obejrzeniu filmu nadal czujesz głód wiedzy, to wejdź na nasz blog i daj się nafaszerować informacjami. Czeka tam na Ciebie artykuł o takim samym tytule, ale poruszony temat jest bardziej rozwinięty i dokładniej wyjaśniony. Serdecznie Cię zapraszam.